W dzisiejszym odcinku najnowszy Golf 8 generacji GTI o mocy 245 koni mechanicznych. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Jak pokazuję wam jakieś samochody w programie High Five, no to gaszę je, bo wydech, dźwięk wydechu, silnik, wszystko to sprawia, że ciężko się mówi do mikrofonu w kamerze. Ten samochód jest odpalony. Samochód nie jest najszybszą wersją w swojej klasie, to nie jest Golf R-ka. Na R-kę jeszcze muszę chwilę poczekać. Samochód dostałem od firmy Moto Motors, od której możecie wynająć ten samochód, ale o tym też potem. Na YouTubie są testy motoryzacyjne, nawet na polskim YouTubie tego samochodu, Golfa 8 generacji GTI, ale to jest takie nudne i tak dalej. Wszyscy w ogóle wy domagacie się ode mnie, czy na Instagramie, czy w postach na Facebooku, domagaliście się jazdy, pokaż jak ten samochód zapierdziela. Dlatego dzisiaj zobaczycie to. Najpierw jednak przejmę kamerę od operatora i pokażę wam, jak wygląda ten samochód. Szybciutko tak tylko, w dwóch słowach. Zmiany na przodzie kosmetyczne raczej. Tutaj bardzo wyróżniający pasek LEDowy. Kurde, tutaj zamarzło. Ale generalnie w nocy wygląda to, jakby to była jakaś leweta. Szkoda, że znaczek GTI nie jest podświetlany. A tu na szczególną uwagę zasługuje ten cały pas w kształcie plastrów miodu. W tym wzorze plastrów miodu. W tym miejscu są oczywiście symetrycznie światła, doświetlanie zakrętów i jakieś tam przeciwmgielne i tak dalej. I to jest w ogóle taki punkt sporny wśród przyszłych posiadaczy Golfów i w ogóle forumowiczów, zajawkowiczów motoryzacyjnych, ponieważ te światła nieoficjalnie uważa się jako podpierdzielone z Renault Megane RS. 19-calowe felgi ze stopu metali, lekkich hamulce, do których też przejdę podczas jazdy, ponieważ mam do nich zastrzeżenia. Te felgi wyglądają całkiem zacnie na tym Golfie GTI, ale żeby, taka ciekawostka, żeby mieć je, to trzeba dopłacić za nie 6000 zł. Tyłek jak tyłek, nic specjalnego się tu nie dzieje. Zmieniony znaczek GTI, bo wcześniej był na boku, teraz jest centralnie na środku. Bardzo mi się podobają kierunkowskazy. Tutaj zastosowanie kierunkowskazów dynamicznych z tyłu. Golf, którego ja testuję, jest wyceniony na 185 510 zł. Katalogowo. Czy to dużo? On ma prawie wszystko, ale nadal jest Golfem. Ale ma prawie wszystko. Przejedźmy się. Jeszcze jedna ważna sprawa, zanim przejadę się Golfem. Kierowco, jeżeli miałeś wypadek, stłuczkę, kolizję, karambol, kraksę, cokolwiek związanego z samochodem, to posłuchaj, bo to jest bardzo ważna informacja, którą teraz usłyszysz. W ciągu ostatnich 3 lat, jeżeli miałeś taką sytuację, to czeka na ciebie dopłata do odszkodowania, bo gwarantuję ci, że 99% odszkodowań jest zaniżonych i takimi dopłatami zajmuje się firma Helpfind, którą polecam wam już od ponad roku, więc kliknij link w opisie i załatw sprawę już teraz, w momencie, kiedy oglądasz ten materiał. Warto, warto, jeszcze raz warto. Jedziemy Golfem, chodźcie. Sprawdźcie procedurę startu. Spróbujmy teraz na automatycznej skrzyni biegów bez manetek. Launch control. Nie, co? Nie ma gry w ogóle. Do końca trzeciego biegu, czyli około 120 na godzinę, totalnie bez trakcji. Posłuchajcie, pierwszy i drugi bieg. Posłuchajcie, jak strzela z wydechu. Na jałowym biegu. Posłuchajcie. Czego innego się tu spodziewać? Tutaj nie będzie strzałów 140 dB, tu nie będzie marchew, chyba że sobie zrobicie. Pewnie można, nie wiem, nie znam się. Tak to brzmi. Porównywalnie moim zdaniem. O, to jest świetne porównanie. Teraz wpadłem na to, ale to jest bardzo trafne porównanie. Porównywalnie z AMG GT Fordorem 4.3.
praktycznie takie same strzały. Bardzo wkurzają podczas jazdy te przyciski. Ja nie umiem się do tego przyzwyczaić. Najbardziej mi siedzą oczywiście w Mercedesie, ale tutaj w Golfie, no one są i dotykowe, możesz to przycisnąć, i takie przesuwne. Zobaczcie, zwiększamy głośność, zmniejszamy. Tak samo tutaj przy szyberdachu jest ta sama opcja, to znaczy nie musimy nic przyciskać, chyba tu nie ma nawet nic do przycisku. To jest jak Ferrari SF90, ale tutaj nie trzeba nic przyciskać. To jest takie przesuwne, żeby otworzyć cały na przykład, to po prostu przesuwasz do tyłu, tak zatrzymujesz, a żeby zamknąć znowu do przodu. Tak samo oczywiście tutaj te światełka i to wszystko inne. Tu możecie sobie zwiększać i zmniejszać głośność, temperaturę, wyłączać w ogóle cały panel. Wyłączona trakcja. Pierwszą totalnie bezkompromisową, obowiązkową opcją, którą musicie zrobić zanim przejdziecie pierwszy metr tym samochodem, jest wciśnięcie przycisku assist tutaj i jak wciśniecie, no to odłączacie front assist, czyli wspomaganie hamowania awaryjnego. To musi być wyłączone, bo ja bym się przez to praktycznie zabił. Już 3 razy miałem taką sytuację, że ten front assist był włączony, ja wyprzedzałem, a jeżeli ktoś chociaż odrobinę agresywnie jeździ, na zasadzie nie wyprzedza z odległością 100 metrów, tylko trochę mniejszą, to może naprawdę zabić, bo wyprzedzasz, jesteś blisko samochodu i mimo wszystko ta odległość jest bezpieczna, nic nie jest zagrażająca, a ten samochód ci hamuje, bo on ma jakiś czujnik, który ci blokuje koła i hamuje i tak naprawdę nie wiesz co robić, bo tutaj masz manewr wyprzedzania, w głowie masz wszystko wyliczone, jak chcesz zmienić pas, wyminąć samochód, który jest przed tobą i nagle front assist hamuje cię. Z drugiej strony z kolei ten system wam może uratować życie, więc to nie jest tak, że ja totalnie to odradzam. Zależy wszystko po prostu od waszego stylu jazdy. Czy macie styl dynamiczny, czy macie styl powolnego żółwia, raz się zagapicie i ten system wam może pomóc po prostu. Dlatego ja tu bardziej kieruję swoją wypowiedź do osób, które mają dynamiczną jazdę. Ten samochód jest nudny do przesady, można w nim zasnąć za kółkiem, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy masz w garażu jeszcze Lamborghini Aventadora, bo tak to jest turbo szybki. Naprawdę jestem zaskoczony, jak szybko zwinnie przemierza te kilometry ten samochód. Naprawdę muszę wręcz hamować się w tym aucie, to nie jest tak, że mi brakuje mocy w nim. Na światłach wiadomo, przeciętny kierowca bierze sobie telefon, sprawdza godzinę, wiadomości, połączenia, Facebooka, cokolwiek, ma ten telefon w dłoni i z reguły jest tak, że mając ten telefon trochę się zasypia na tych światłach, a to jest świetna opcja, że silnik sam wyczuwa, kiedy dany samochód rusza z miejsca i oddala się od nas, i automatycznie włącza nam zapłon. Wtedy jak silnik się włącza, ty odrywasz wzrok, okay, wiesz, że jedziesz, nie zaśpisz, nie wkurzasz kierowców z tyłu. Ja 2 razy zostałem na tym złapany, to znaczy było to dla mnie pomocne. Prędkość maksymalna, jaką udało mi się uzyskać, to jest 250, potem odcina, oczywiście na torze, na zamkniętym odcinku. 100-200 robi jak, kurde, Skoda Kodiak, no nie wiem, jak jakiś... To już jest mało fajne. Do 120-140 naprawdę szybko zaiwania ten samochód, ale potem to już jest takie... Ok, 160, 180... O, 200. 220. No dobra, 220 to już słyszę zbyt dużo wiatru. Standardowo sprawdźmy, jak odchodzi innym samochodom. Golf GTI. Dobra, trzeci bieg. Drugi. No i nie ma. Jest spoko, jest naprawdę spoko. Mam też wrażenie, że ciężko jest, żeby ktoś był szybszy spod świateł. Ach. Jeszcze nie ruszyli. No jest bardzo szybki. Na papierze to nie wygląda, te 6,5 sekundy, ale to jest bardzo szybkie auto. Jak na cywilny daily car. Jakby tu nie porównujmy do super auto oczywiście.
A tak wygląda kluczyk do Golfa 8 GTI. Tutaj piano black, które się rysuje, a tutaj taki miękki plastik. To znaczy taki, że zostawia odcisk jak paznokciem go szturchniesz. Myślę, że nie pociągnie więcej niż miesiąc. A tak wyglądają światła przy otwarciu samochodu. Bardzo ciche auto. Z takich funkcjonalnych rzeczy jeszcze bardzo dobra kamera cofania. Porównywalnie do, no nie wiem, lepsza niż w Lambo Aventadorze, na pewno, to na pewno. Czujniki parkowania bardzo dobrze działają, nie wkurzają cię, nie piszczą bez przesady, są normalne po prostu. Nagłośnienie, Harman Kardon i to ważne, żeby je bardzo dobrze ustawić, bo ja na początku, jak odebrałem ten samochód właściciela od Matiego, to Mati, właściciel, dał mi ten samochód z takimi ustawieniami dziwnymi, że on bardzo dziwnie grał, ale ja ustawiłem to po swojemu, tak jak powinno być, że tak powiem. No i wszystko gra przyzwoicie. To nie jest nagłośnienie z Maybacha za 48 tysięcy złotych, ale to jest przyzwoite nagłośnienie, takie jak w tego typu aucie mogłoby być, takie jest ok. Na duży plus na pewno fotele. One nie są skórzane, jak widzicie. One są klasyczne, tak jak w Golfie GTI, tradycja jest powstrzymana. Jest tutaj krata, ale te fotele są całkiem głębokie, całkiem wygodne też, ale głębokie. I tutaj znowu wychodzi takie połączenie sportowego charakteru samochodu z jazdą na co dzień, bardzo wygodne, ale również funkcjonalne przy dynamicznej jeździe. Tylko jedną uwagę zwraca to, że tu nie ma elektroniki w ogóle, totalnie, nie ma żadnego przycisku z tego, co widzę. O, jest tylko pompowanie lędźwi, czy tam wypychanie, jak to się nazywa. Wiecie, że ten odcinek lędźwiowy leci Wam do przodu. No i góra, dół, pompowanie pompką, tak jak w 20-letnim aucie. Dziwną i niezrozumiałą dla mnie rzeczą jest też to, że w tych nowych autach, w ogóle w GTI 8 też, nie ma na przykład regulacji świateł na tyle, że można je na przykład wyłączyć. Nie można zrobić na tryb 0 tak zwany tych świateł. One są albo na trybie automatycznym, albo są światła pozycyjne. To jest chore dla mnie, ale te najnowsze samochody tak właśnie mają. Czy warto kupić Golfa 8 GTI? Katalogowo za 185 510 zł? W życiu! Ale jednak, jak ci dadzą dobry rabat, jak chcesz wziąć auto w leasing, jak coś tam, coś, generalnie, podsumowując, to już jest twoja indywidualna kwestia, czy cię stać na ten samochód, czy nie. Moim zdaniem ta kwota jest totalnie wyolbrzymiona, ten samochód powinien kosztować max 150 tysięcy, max. Mimo wszystko jest to dla mnie zarąbista zabawka, bo w końcu mam samochód, o który nie muszę się martwić 2-4 na dobę, że tu zaparkowałem, tu do sklepu, tu pod sklepem. Jak miałem na 4 dni Audi R8 V10+, to chuchałem i dmuchałem na wszystko. Na trzech miejscach stawałem, wiecie, pod galerią. A to jest totalnie cywilny, normalny, miejski samochód. I to jest idealny przykład samochodu, który byłby dobry jako jeden, jedyny samochód dla rodziny w mieście, gdzie masz żonę i męża. To znaczy mąż lubi sobie przycisnąć, pojeździć, nawet na jakiś zlot pojechać, pościgać się, jakoś wykorzystać po prostu usportowiony charakter tego samochodu, a żona na trybie eko jeździ sobie codziennie do pracy, 8:00, 14:30, stoi w korkach tutaj, jak zagapi się w telefon, czy to makijaż sobie poprawia, to ten front assist jej działa i jakby to jest samochód jak każdy inny Golf GTI, pewnie do wszystkiego. Nie jeździłem każdym Golfem GTI, każdą generacją, ale z tymi, z którymi miałem do czynienia, to są naprawdę samochody wielofunkcyjne, wielozadaniowe, a tu mam wrażenie, że w pewnych dobrych, optymalnych warunkach ten samochód naprawdę daje frajdę z jazdy i jest warty przetestowania. Ja naprawdę cieszę się, że miałem do wyboru od właściciela firmy Moto Motors Rent Maybacha i ten samochód. I cieszę się, że wziąłem ten, bo Maybacha już znam, przejechałem kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy kilometrów w Maybachu po całej Polsce razem z Jose kolekcjonerem, ale tu mam samochód, który jest nowością. To jest jeden z pierwszych filmów na YouTubie, a chyba jedyny, gdzie kierowca pokazuje ci nie Eco Mode i wszystkie ustawienia, wszystkie, jak się klika, czy tutaj trzeszczy, czy tutaj trzeszczy. Ej, nie trzeszczy. Nie, no trochę trzeszczy. Troszeczkę, ale no nie pokazuję Wam tego. Ja Wam pokazuję... O kurde, zapomniałem, że trakcji nie mam.
Ja wam pokazuję właśnie takie rzeczy. I tu wam powiem, że totalnie na plus. Możecie od ręki tak naprawdę już dostać ten samochód w firmie Moto Motors. Podlinkuję wam w opisie, nazwę Instagrama czy tam coś. Bardzo spoko ludzie i mają przekosmicznie tanie ceny. Naprawdę, te ceny są świetne, bo właściciel firmy woli wynajmować raczej długoterminowo i te ceny są adekwatne do tych długoterminówek i naprawdę za kilka stów można się przejechać na dobę tym samochodem. Powołajcie się też na mnie oczywiście. Na Buczo albo na High Five. Poznajcie Rafała. Rafał z Islandii specjalnie przyleciał, żeby się przejechać. Mamy tryb sport, jedziemy na łopatkach. I tak to mniej więcej przyspiesza. Spalanie. Jeśli chodzi o jazdę w korkach po mieście na co dzień, długookresowo, nie jestem w stanie wam powiedzieć dokładnie, jakie to może być spalanie, ponieważ mam ten samochód tylko przez 10 dni. Ale jeśli chodzi o trasę, jechałem tym autem 150 km na trasie. Taka jednopasmowa droga, do 90-100 na godzinę ograniczenie, przepisowa jazda oczywiście. Tam, uwaga, to może was zaskoczyć, bo mnie zaskoczyło. Tam spalanie może wynosić nawet poniżej 5 litrów. I to mówię totalnie, totalnie poważnie. Z kolei, jeżeli będziecie jeździć na trybie sport tym samochodem i nie będziecie schodzić poniżej 4000 obrotów, będziecie bawić się tym samochodem, no to jest w stanie spalić wam do 30 litrów. I to mówię też całkowicie serio. Minusem w tym samochodzie są hamulce, które się bardzo szybko grzeją. 2-3 hamowania i tak naprawdę wydajność hamulców spada o 50%. No jest to wielka wada, ja zwracam bardzo dużą uwagę na hamulce, ponieważ jeżeli chce się jeździć bardzo dynamicznie, trzeba myśleć przede wszystkim o bezpieczeństwie. I dla mnie takie rzeczy jak dobra widoczność, czy to w lusterkach, czy to generalnie z perspektywy kierowcy, czy to droga hamowania, czy to na przykład układ kierowniczy, to też jest rzecz, która bardzo mocno wpływa na bezpieczeństwo. Ostatnie zielone światło. Kończymy ten materiał, bo już wieczór się zbliża. Bardzo, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że ten samochód jest do wypożyczenia od Mateusza. On wam bardzo dobrą cenę da, jak się powołacie na mnie. Moto Motors Rent, polecam. Najlepsze ceny, wszystko w opisie. W opisie macie też link do formularza od HelpFind. Ta firma dopłaca do odszkodowań i nie rozumiem, jak można być namawianym do tego, żeby wziąć swoją kasę, bo to jest są własne pieniądze wasze. I nie czekajcie, zróbcie to już teraz. Dodatkowo co? Subskrypcja oczywiście programu High Five, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów z super samochodami, bardzo szybkimi, bardzo sportowymi. Opa, ledwo się wyrobiłem. Hamulce są do wymiany w tym aucie. To znaczy, nie mówię, że są zjechane, tylko po prostu fabrycznie już są kijowe. Instagram, wszystko, Facebook i tak dalej, i tak dalej. Piszcie w komentarzu, jaki typujecie samochód w następnym filmie. Jaki to będzie Uber, bo to będzie super auto. Uber tym samochodem to będzie coś niesamowicie zarąbistego. No i widzimy się już za niecały tydzień w kolejnym materiale z serii Uber. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie, cześć!